Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym Pago Openingu w poszukiwaniu kart TOTS na moim kanale. Dziś będziemy poszukiwać TOTS-ów z Serie A, jak i również z Eredivisie i z tej oto właśnie okazji otworzymy sobie paczki z gwarantowanymi TOTS-ami właśnie z Eredivisie i Serie A. Do tego otworzymy również paczki za różnego rodzaju SBC, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba i zostawicie pod nim jak największą ilość łapeczek w górę, a ja już nie przedłużam. No i lećmy z tymi paczkami. A teraz złota paczka wędruje tutaj dla Just Dance, także zobaczmy. Trzy rzadkie karty i czy tu też nic nie będzie? Ale nie, no są ekrany. Vamos, Hiszpania, napastnik, Atletik. Morata 83, nie no, respekt. O Tajwu jeszcze Herrera. No to lecimy. Złota paczka piłkarzy Prime. To jest dobra paczka. Tu w tej paczce może być coś ciekawego, także zobaczmy. Złota paczka piłkarzy Prime. Zobaczmy. Sześć rzadkich kart. I... Belgia. SPD. BVB. Axel Witsel 85 overall. No jest ok. No ale mogłoby być lepiej. Taki walkaucik mógłby być. A oprócz niego jeszcze mamy Gaję, Gomisa, Aleksandrę, Pato, także wysyłamy do klubu. Ok, i przed nami w końcu ta paczka, na którą tutaj wszyscy czekamy, czyli paczka z gwarantowanym TOTS-em z Eredivisie. Paczka wędruje tutaj dla wszystkich widzów zgromadzonych na tym streamie. Jest was ponad 40 osób, także trzymajcie kciuki, żeby tu ktoś dobry się trafił. Także nie ma co przedłużać. Lećmy z tą paczką. Mamy walkout, ojeju. Teraz. Uj, to będzie Tadić. Okej. Okay. Dusan Tadić. 95 overall. Jest okej. Także jest spoko. Szanujemy Dusana Tadicia. 95 overall. It's okej. Ale łopanie. 2 na 4. Także no niezbyt ciekawie się prezentuje tutaj 2 na 4, ale wysyłamy do klubu. Zawsze przyda się do jakiegoś przepalenia. Okej, to lecimy z kolejną serią paczek. Trzy paczki zostały do końca i paczka wędruje tutaj dla Bartosa YouTube, jak i również dla Sunimora. I zaczniemy tutaj od środkowej paczki, także zobaczmy. No momento, jeszcze nie. Romagnoli, także środkowa miała być, to zobaczmy. A tam... Wow, są ekrany. Włochy. Donnarumma. Nie. Perin 84. Okej, także jest spoko. Zawsze się do czegoś przyda. Paczka dla Kacpra Kryształa i dla Ernesta. Ernesta, także zobaczmy. Może... Jednak nie. Ale są ekrany kolejne, szalejemy. Hiszpania, PS. Callejon 84. Także kolejny szacunek dla jej za te fantastyczne trafy. I jeszcze Pezzella. Zobaczmy, czy przyniesie nam tutaj Mateusz szczęście i będzie walkout. Pewnie nie będzie walkoutu. Jest jednak walkout. I jest TOTS. I teraz Portugalia. Włochy. LP. Stefan El Shaarawy. Breakdance'em tutaj wchodzi. Stefek. Witamy pana Stefana. A i mamy TOTS-a. To jest to. Szanujemy. 92 overall. A oprócz niego drugi TOTS. Quadrado. No nie ma, ale jest El Shaarawy i Cuadrado, także paczka
Jak najbardziej fantastyczna. Okej, to lecimy tutaj z tymi czterema paczuszkami za ikonę Prime Hulita. W tym dwie paczki za 100 tysięcy monet. Mega paczka i paczka rzadkich piłkarzy Electrum. I zaczniemy sobie od tej paczki rzadkich piłkarzy Electrum, która wędruje tutaj dla nowych subskrybentów, jakimi zostali Damian Cox, Kira Team Lure, Lukas OPC i Demaciusz. Także kciuki trzymajcie, żeby coś ciekawego się tutaj trafiło w tej paczce rzadkich piłkarzy Electrum. Także zobaczmy. Pierwsza paczka za Hulita i jest walkout od razu. Hiszpania, SPO. Isco, siemano, witamy Isco tutaj. Bardzo ładnie się ten pack opening tutaj nam zaczyna. Pięknie, szanujemy taki traf. Akurat przepalony, trafiony, świetnie. Sane, Ake, Kessie, Plasil, Matuszek jeszcze. To jest świetnie. I tutaj dla ciebie będzie duża paczka rzadkich zawodników, a tutaj mega paczka powędruje dla Ognistego, dla Infinita, dla Legionisty, dla Ernesta Bąka, także zobaczmy, czy w mega paczce również coś ciekawego będzie. Tu już pewnie raczej nie, tak też myślałem. Ale są ekrany. Jest De Vrij. Co tu się odwala? Co tu się odwala? De Vrij 84 overall. Tego pana też przepalaliśmy. Tak jest, tego pana też przepalaliśmy w SBC i też do nas wrócił, także wracają te karty. Do nas jeszcze ikona fantastyczna Urlajsia, Jowicz. Więc zaczynamy tutaj od prawej paczki rzadkich zawodników. Paczka za 100 tysięcy monet, która wędruje tutaj dla Darasa, także zobaczmy. Czy... Włochy, napastnik. Mariano Italiano, najlepszy w paczce za 100 tysięcy monet. Ja nie wierzę w to po prostu. Draxler, Nacho Fernandez, Lecom, Politano, Rudy, Volant, Muniain, Bender. Zobaczmy, czy Ruli Hulit coś dobrego nam podaruje. Falcao. Bez komentarza. Bez komentarza, naprawdę. Paczki za 100 tysięcy monet. I nie ma walkoutu. Ale jest Bernardo Silva, jest Perin, jest Falcao, Bauman. Czy w duplikacie ktoś również ciekawy, Strootman. Także to jest paczka naprawdę spektakulare. Spektakulare paczka. Dobra, to lecimy tutaj z tą paczuszką z gwarantowanym totsem Serie A, gdzie możemy trafić m.in. Cristiano Ronaldo czy Joana Cancelo. Także nie ma co już przedłużać. Paczka dla wszystkich widzów zgromadzonych na tym streamie, jest was ponad 50 osób, także trzymajcie kciuki, żeby tu w tej paczce coś ciekawego było, także 3, 2, 1, paczka poszła. Jest walkout, ojeju. I teraz co? Nie. Sirigu. Nie, Donnarumma, okej. Okay. 95 Donnarumma. Nieźle. Już się przestraszyłem, że to będzie El Shaarawy. Masakrycznie, masakrycznie. Gianluigi Donnarumma, 95 overall. Także nieźle. Nieźle. Ale wiadomo, Cristiano Ronaldo tam na horyzoncie gdzieś był, ale no... Jest spoko. 95 overall. Kolejny bramkarz do kolekcji. Coś ci bramkarze nas lubią, bo to po... Zomerze, dwa razy Marc-André Ter Stegen, Jan Oblak, no i teraz właśnie Gianluigi Donnarumma nam się tutaj trafia, więc wysyłamy go do klubu.